Dzień dobry Państwu, Robert Gadomski. Odpowiadam w PKN Orlen za sprzedaż programów flotowych. Programy flotowe, czyli kolokwialnie mówiąc karta flota, większość pewnie z Państwa mają w portfelu. Natomiast to jest oczywiście tylko pewien mały wycinek tego, co proponujemy w ramach programów flotowych. Drodzy Państwo, w czasie mojej krótkiej prezentacji skupię się na konkretnych potrzebach, jakie programy flotowe dostarczają, jakie realizują. Natomiast już na samym początku przejdę do ostatniego slajdu na moment, w którym to pokażę Państwu, a bardziej zaproszę w czasie przerwy lunchowej do odwiedzenia naszego stoiska w części przewidzianej dla sponsorów tej konferencji. Tam zapraszamy Państwa do pobrania niespodzianki, o której, tak jak powiedziałem, powiem na samym końcu. Szanowni Państwo, my w kontekście programów flotowych patrzymy na rynek poprzez głównie dwa segmenty, czyli CRT i Fleet. Segment CRT, czyli segment komercyjnego transportu, dzielimy na takie dwa podsegmenty, czyli segment transportu towarowego oraz podsegment transportu osobowego. Drugim segmentem, który jest istotny z punktu widzenia tworzenia programów flotowych, to jest segment fleetowy, czyli generalnie popularne firmy produkcyjne, które posiadają swoje floty samochodowe, bez względu na to, czy to są floty osobowe, towarowe, czy też dostawcze. Natomiast w kontekście tych dwóch segmentów zachodzą bardzo znaczne różnice, szczególnie jeżeli patrzymy na poziom kosztów paliwa w PNL-u danej firmy. Każdy z Państwa może na pewno przyporządkować swoją firmę do jednego bądź drugiego segmentu. I tak jak patrzymy na segment CRT, tutaj koszty paliwa poza kosztami środków transportu oraz kosztami osobowymi stanowią trzeci, najczęściej dominujący koszt prowadzenia działalności. I no i wiadomą rzeczą jest, iż każdy patrzy na to, aby te koszty minimalizować. My jako koncern dostarczamy w programach flotowych produkty oparte o spot, o rynek hurtowy, o czym będę dalej w szczegółach mówił na kolejnych slajdach. Natomiast segment fleetowy to segment, który koncentruje się oczywiście także na cenie, bo jak gdyby dzisiaj wiadomo, jest w jakiej jesteśmy czasie. Segment fleetowy koncentruje się także oprócz ceny na usługach dodatkowych. Usługach dodatkowych takich jak opłaty etolowe, opłaty drogowe, bilet, czy też możliwości komfortowego, szybkiego płacenia za pomocą aplikacji przy dystrybutorze. Tak jak powiedziałem, pierwszy slajd mówiący o dwóch segmentach CRT i Fleet determinuje pewne kwestie związane z konstrukcją programów flotowych i to wszystkich koncernów, wszystkich sprzedawców paliw na świecie. Natomiast drugim takim elementem jest funkcjonowanie danej firmy w sektorze. Czyli czy dana firma funkcjonuje w sektorze mikroprzedsiębiorstw, małych i średnich przedsiębiorstw, czy też dużych przedsiębiorstw korporacyjnych. Tutaj na tym slajdzie widzicie Państwo pewne potrzeby, na które zwraca szczególnie sektor mikroprzedsiębiorstw, czyli poza oczywiście ceną, o której wspomniałem, elementy związane z wygodą, z komfortem, z oszczędnością czasu, to żeby przy płatności na stacji, jeżeli oczywiście korzystamy z programów rabatowych, otrzymać fakturę jak najszybciej, bez zbędnej zwłoki, czy też korzystając z programów, które umożliwiają nam odroczoną płatność, takie faktury dostawać na zakończenie miesiąca bądź po 14 dniach od realizacji transakcji. Firmy w sektorze mikroprzedsiębiorstw zwracają także uwagę, tak jak już powiedziałem wcześniej, odnośnie odroczonego terminu płatności na możliwość
bezkodówkowych transakcji i najmniej na usługi dodane. Tak jak te dwa główne obszary determinują później kreację programów flotowych, o których w tej chwili w skrócie powiem. Na tym slajdzie widzicie Państwo trzy programy, natomiast pierwszy program, bardziej karta przedpłacona, która jest dostępna na naszych stacjach, ale także istnieje możliwość zamówienia takiej karty w naszym biurze. Karta przedpłaconą jest wygodna przy transakcji, nie musimy mieć ze sobą gotówki. Kartą przedpłaconą możemy płacić za wszystkie produkty dostępne na stacji paliw. Natomiast skupiłbym się tutaj raczej na tych dwóch poniższych programach, czyli program Business Tank oraz program Mikroflota. Program Business Tank to jest program rabatowy, czyli podczas płacenia za dokonaną transakcję, za zatankowane paliwo na naszych stacjach, po identyfikacji tą kartą, bądź też kartą wirtualną dostępną w aplikacji Orlen Witaj, klient otrzymuje rabat na paliwo, bądź też na usługi myjni, czy też korzystania z odkurzacza. Taką kartę możecie Państwo bardzo prosto zamówić poprzez naszą stronę biznestank.orlen.pl. Dokończenie tej transakcji następuje na stacji paliw. Tam pracownik stacji kończy proces oraz wydaje kartę plastikową, bądź też na Państwa życzenie kartę wirtualną, kod do karty wirtualnej, którą instalujemy w aplikacji Orlen Witaj. Wtedy nie trzeba wozić ze sobą plastiku, mamy to w smartfonie i za pomocą tej karty identyfikujemy wszystkie transakcje, które dokonujemy na stacji. Wtedy nie trzeba też podawać żadnych danych do otrzymania faktury z automatu. Po okazaniu tej karty plastikowej bądź karty w smartfonie klient otrzymuje po dokonaniu zapłaty fakturkę. Program Mikroflota to pierwszy program, który jest programem postpaidowym, czyli z odroczonym terminem płatności. I tutaj pierwszą korzyścią, jaką otrzymują nasi klienci, to limit do 9000 zł na transakcję na takiej karcie. Program Mikroflota umożliwia transakcje, tak jak program Business Tank jest dostępny i jest możliwe do użytkowania tylko w Polsce na stacjach paliw, tak program Mikroflota za pomocą tej karty możemy płacić i dokonywać transakcji także za granicą na stacjach koncernu PKN Orlen, czyli w Czechach, w Niemczech, na Litwie i na Słowacji. Program Mikroflota poza korzyścią limitu oraz odroczonego terminu płatności posiada także oczywiście pewne poziomy rabatowania usług. Jest także wygodna w użyciu, bo możemy ją aktywować w aplikacji mFlota i dzięki temu płacić przy dystrybutorze, nie wchodząc na teren stacji. Jest to wygodne, szczególnie dla klientów, którzy się śpieszą, nie chcą wchodzić, nie chcą stać przykładowo w kolejce, jeżeli oczywiście taka w danym momencie jest. Do programu Mikroflota możecie Państwo wejść poprzez naszą stronę mikroflota.orlen.pl, zakończyć proces poprzez przesłanie podpisanej umowy, czy to w trybie elektronicznym, czy też w trybie standardowym. Na tym slajdzie krótko opowiem o programach flotowych dla małych, średnich przedsiębiorstw oraz dużych firm i korporacji. Tutaj mamy trzy programy ułożone w kolejności ze względu na zakres ich stosowania, czyli szerokości sieci, a szczególnie dostępności płatności za granicą. Podstawowym programem jest program Flota, który Państwo zapewne znacie od bardzo, bardzo wielu lat. Natomiast drugim programem jest program OpenDrive,
Program Open Drive jest rozszerzenie programu Flota, z tym, że umożliwia tankowanie także dla małych, średnich przedsiębiorstw, bądź dużych przedsiębiorstw poza granicami naszego kraju na stacjach koncernu. W Czechach, w Niemczech, na Litwie oraz w Słowacji. Trzeci program, program kobrandowy wspólnie z DKV, czyli potocznie karta Orlen DKV. Program, który umożliwia dokonywania transakcji, tankowania na ponad 50 tysięcy stacji na terenie Europy oraz ponad 100 tysięcy punktów, które akceptują tą kartę na terenie Europy. I tutaj mówimy nie tylko oczywiście o możliwości tankowania, ale także o usługach opłat drogowych, o różnych serwisach dostępnych za granicą naszego kraju, o opłatach za przełęcze, mosty itd., itd. Do każdego z tych programów możecie Państwo przystąpić poprzez kontakt z naszym opiekunem. Wtedy w trybie indywidualnych negocjacji rozmawiamy o warunkach cenowych, czy to w ramach segmentu CRT, cenie uzależnionej od notowań hurtowych, czy też jeżeli mówimy o segmencie fleetowym, o pewnych upustach na naszej sieci bądź wybranej sieci stacji paliw w Polsce. Każdy oczywiście z tych programów jest dostępny także w aplikacji mFlota, czyli ta sama funkcjonalność, o której mówiłem w ramach programu Mikroflota, czyli brak konieczności płacenia, czy bardziej potwierdzania transakcji, dlatego że te trzy programy są programami o odroczonym terminie płatności, czyli transakcje są bezgotówkowe. Te transakcje możemy dokonywać także przy dystrybutorze, nie wchodząc na stację, skanując kod aplikacją mFlota przy dystrybutorze. Jest to naprawdę bardzo wygodne, sam korzystam i zachęcam do korzystania z tego. Od 2022 roku w ramach programów flotowych wdrożyliśmy także usługę elektromobilności. W ramach tej usługi nasi klienci, którzy posiadają w tej chwili bądź mają w planach rozbudowę swoich flot o pojazdy o napędzie elektrycznym, mają możliwość użytkowania, ładowania swoich samochodów na naszych punktach. Tych punktów jest ponad 400, za chwilę na następnym slajdzie pokażę, jak one są rozmieszczone. Natomiast dla Państwa komfortu i wygody w ramach usługi elektromobilności oddaliśmy Państwu dedykowaną stronę oraz aplikację Orlen Charge, za pomocą której możecie Państwo identyfikować się przy transakcji oraz aktywować proces ładowania, śledzić go oraz robić sobie różnego rodzaju podsumowania, ale także oglądać, pobierać faktury. W tym roku planujemy, że nasza sieć powiększy się do poziomu 480 punktów na terenie całego kraju. 480 w ramach całej grupy kapitałowej, bo oczywiście mówię tutaj o sieci PKN Orlen, ale także sieci Energa. Na chwilę obecną 131 stacji, które punkty ładowania, które są w naszej sieci, to stacje, to punkty szybkiego ładowania, natomiast pozostałe to punkty ładowania standardowe. No i teraz na końcu to, o czym mówiłem na początku, czyli gratis dla Państwa i zapraszamy do testowania naszej karty Business Tank. Tak jak powiedziałem, w holu, w miejscu przewidzianym dla sponsorów, przy naszym roll-upie, będziemy wręczać Państwu, dla chętnych oczywiście, kartę Business Tank, kartę testową, która będzie aktywowana na 2 tygodnie od północy dnia dzisiejszego, bardziej jutrzejszego 001. Na tej karcie będziecie mieli Państwo możliwość uzyskania rabatu na transakcje paliwowe 8 groszy plus 15% rabatu na programy Mini. Obszar akceptacji tej karty będzie na terenie naszego całego kraju. Tak jak powiedziałem, okres 2 tygodnie.
ta karta jest wydana na okaziciela, także bezproblemowo każdy posiadacz tej karty będzie mógł zatankować i skorzystać z funkcjonalności tej karty. Jedna uwaga, karta z uwagi na to, że jest kartą testową, jest wydana na NIP techniczny, nie umożliwia i nie uprawnia do pobierania faktury VAT. Tyle z mojej strony, bardzo dziękuję za uwagę, zapraszam Państwa do śledzenia nas w mediach społecznościowych, zapraszam na stronę orlen.pl oraz stronę flota.orlen.pl i zapraszam oczywiście w czasie przerwy do odbioru kart Biznes Tank do testowania. Bardzo dziękuję.